Słuchajcie, niedawno powiedziałem w jednym z filmów coś takiego. A to jego zgromadzenie wiernych to sekta. i on będzie się bawił w lekarza, póki ktoś nie umrze. I kto miał rację? No kto miał rację? Dobra. 10 najbardziej utytułowanych klubów w Europie. Chciałem na początku zrobić na świecie, ale czy klubowy puchar Azji może równać się na przykład z Ligą Mistrzów? No właśnie, więc problematyczny jest poziom rozgrywek, więc skupiamy się tylko na Europie. Dane pochodzą z dnia 1 lutego 2018 roku, także od tamtego czasu nieznacznie mogła się zmienić sytuacja, bardziej mogły zmienić się liczby, ale kolejność pozostaje ta sama. Atletico Madrid, hiszpański klub piłkarski grający obecnie w premiera Division i mający siedzibę w Madrycie. Swoje domowe mecze od sezonu 2017-2018 rozgrywa na stadionie Wanda Metropolitano, który może pomieścić 68 tysięcy widzów. W swojej historii Atletico nosiło wiele przydomków, jak na przykład Los Colchoneros. W dosłownym tłumaczeniu wytwórcy materacy, gdyż pierwsze koszulki klubu przypominały wzór materaca. W latach 70-tych piłkarzy madryckiego klubu na zwano Los Indios. Wówczas w kadrze drużyny Atletico było wielu zawodników z Ameryki Południowej, natomiast z powodu barw klubowych Atletico nazywa się Los Rejiblancos, czyli czerwono-biali. Atletico Madrid zdobywało Mistrzostwo Hiszpanii 10 razy, Puchar Hiszpanii 10 razy, Super Puchar Hiszpanii 5 razy, wygrywało Ligę Europy bądź Puchar UEFA 2 razy, Puchar Zdobywców Pucharów raz, razem 28 trofeów. Inter Mediolan, włoski klub piłkarski z siedzibą w Mediolanie. Pierwotna nazwa klubu brzmiała Futbol Club Internazionale Milano, co oznaczało, że nowo powstała drużyna będzie otwarta zarówno na piłkarzy innych narodowości, tak jak i na Włochów. Barwy klubu to czarny i niebieski. Ta tradycja przetrwała do teraz. Inter ma na swoim koncie Mistrzostwo Włoch 18 razy, Puchar Włoch 7 razy, Super Puchar Włoch 7 razy, Ligę Mistrzów... 3 razy Ligę Europy bądź Puchar UEFA 3 razy i klubowe mistrzostwa świata ewentualnie Puchar Interkontynentalny, bo tu się nazwa zmieniła, 2 razy. Łącznie 39 trofeów. Arsenal, angielski klub piłkarski, siedzibą w północnym Londynie w dzielnicy Holway. Tradycyjnymi barwami klubu są czerwony i biały. Barwy te w historii klubu przyjmowały różne odcienie. Arsenal zmieniał także swój stadion. Początkowo mieścił się on na Woolwich. W południowo-wschodnim Londynie w 1913 roku drużyna przeniosła się na północ miasta do Arsenal Stadium w Hydebury. W 2006 roku klub przeprowadził się na Emirates Stadium położony w Holloway. Osiągnięcia Arsenalu to Mistrzostwo Anglii 13 razy, Puchar Anglii 13 razy, Tarcza Wspólnoty 14 razy, Puchar Ligi 2 razy, Puchar Zdobywców Pucharów raz i Puchar UEFA raz. Razem 43 tytuły. AC Milan, włoski klub piłkarski z siedzibą w Mediolanie, wielokrotny klubowy mistrz Europy i świata. Milan, obok argentyńskiego Boca Juniors, jest najbardziej utytułowanym zespołem w historii na szczeblu międzynarodowym, aż 18 oficjalnych trofeów. Rosaneri oraz Real Madrid to jedyne kluby, które 4 razy wygrywały na szczeblu ponadkontynentalnym. Milanowi udało się to 3 razy w Pucharze Interkontynentalnym i raz w klubowych Mistrzostwach Świata. Jeśli chodzi o konkretne tytuły, to Mistrzostwo Włoch zdobywali 18 razy, Puchar Włoch 5 razy, Super Puchar Włoch 6, Ligio Mistrzów czy też Puchar Europy 7 razy, Puchar zdobywców Pucharów 2 razy, Super Puchar UEFA 5 razy, no i Puchar Interkontynentalny bądź Klubowe Mistrzostwo Świata 4 razy, razem aż 47 Trofeów. Liverpool FC, angielski klub piłkarski z siedzibą w Liverpoolu. Liverpool FC został założony w 1892 roku. Od 1900 roku do 1947 roku pięć razy zostawał mistrzem Anglii. Pod koniec lat 50. przez kilka sezonów grał na drugim szczeblu rozgrywek i do czasu zatrudnienia Billa, Shankly'ego w 1959 roku nie awansował do pierwszej ligi. Klub tradycyjnie grał w strojach czerwono-białych, jednak w latach 60. usunięto barwę białą, gdyż całe czerwone stroje miały budzić strach u przeciwnika. Jego osiągnięcia to Mistrzostwo Anglii 18 razy, Puchar Anglii 7 razy, Tarcza Wspólnoty 15 razy, Puchar Ligi 8 razy, Liga Mistrzów 5 razy, Super Puchar UEFA 3 razy, Puchar UEFA 3 razy no i razem wygrywał dane rozgrywki 59 razy. Juventus FC, włoski klub piłkarski założony 1 listopada 1897 roku jako SC Juventus przez grupę uczniów z liceum. Zespół ma siedzibę w Turynie. Często jest przez to niepoprawnie nazywany Juventusem Turyn. W 2006 roku wynikła afery klub został zdegradowany do Serie B, gdzie wystartował z. Odejętymi dziewięcioma punktami i występował w niej jeden sezon. Wygrał Mistrzostwo Włoch 33 razy, Puchar Włoch 12 razy, Super Puchar Włoch 7 razy, Ligę Mistrzów bądź Puchar Europy 2 razy, Ligę Europy bądź Puchar UEFA 3 razy, Super Puchar UEFA 2 razy i Puchar zdobywców Pucharów raz. Dodatkowo dochodzi Puchar Interkontynentalny bądź Klubowe Mistrzostwo Świata dwa razy, łącznie mamy 62 trofea. Manchester United, angielski klub piłkarski z siedzibą w Stratford w hrabstwie Greater Manchester, występuje w Premier League, której był jednym z założycieli w 1992 roku. Manchester United jest marką światową, ocenioną przez Forbes na 3 miliardy 69 milionów dolarów, co plasuje go na pierwszym miejscu wśród klubów piłkarskich. Ogólnie na świecie wyprzedził tym samym m.in. Real Madrid. Tytuły jakie zdobył to Mistrzostwo Anglii 20 razy, Puchar Anglii 12 razy, Tarcza Wspólnoty 21 razy, Puchar Ligi 4 razy, Ligę Mistrzów wygrywał 3 razy, Puchar Zdobywców Pucharów raz, Super Pucharu UEFA raz, Klubowe Mistrzostwo Świata bądź Puchar Interkontynentalny 2 razy i Ligę Europy raz. Tym samym dane rozgrywki wygrywał 68 razy. Bayern Monachium, niemiecki klub sportowy z siedzibą w Monachium, w Bawarii, jest to najbardziej znany i najbardziej utytułowany niemiecki klub. Klub został założony w 1900 roku przez 11 piłkarzy. Okres największych sukcesów przypadał na lata 70., gdy zespół z Franzem Beckenbauerem jako kapitanem, trzy razy z rzędu wygrywał Puchar Europy. Mistrzostwa, jakie zdobył, to mistrzostwo Niemiec 27 razy, Puchar Niemiec 18 razy, Puchar Ligi Niemieckiej 6 Razy, Super Puchar Niemiec 5 razy, Liga Mistrzów 5 razy, Puchar Zdobywców Pucharów raz, Super Puchar UEFA 2 razy, Klubowe Mistrzostwa Świata bądź Puchar Interkontynentalny 3 razy, Liga Europy bądź Puchar UEFA raz, razem 68 trofeów, więc remis z Manchesterem United. Real Madryt, hiszpański klub sportowy, powstały w 1902 roku. Słynie głównie sukcesów istniejącej od chwili założenia drużyny piłkarskiej, która 33 razy zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, 13 razy Puchar Europy bądź Ligę Mistrzów, a także wiele innych trofeów, w tym przyznane w 2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu XX wieku. Od 1947 roku drużyna ta rozgrywa domowe spotkanie na stadionie Santiago Bernabéo, nazywanym na cześć byłego prezesa za którego czasów klub zdobył najwięcej trofeów. Real zdobywał Mistrzostwo Hiszpanii 33 razy, Puchar Hiszpanii 19 razy, Super Puchar Hiszpanii 10 razy, Puchar Ligi Hiszpańskiej raz, Liga Mistrzów 12 razy, Ligę Europy bądź Puchar UEFA 2 razy, Super Puchar UEFA 4 razy, Klubowe Mistrzostwa Świata bądź Puchar Interkontynentalny 6 razy, łącznie 88 trofeów. FC Barcelona, hiszpański wielosekcyjny klub sportowy istniejący od chwili założenia drużyny piłkarskiej, założony w 1899 roku przez grupę Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów, z czasem stał się katalońską instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Poza sekcją piłkarską FC Barcelona ma jeszcze sekcję koszykówki, piłki ręcznej, hokeja na rolkach i futsalu. Klub posiada także drugą drużynę piłki nożnej, zespoły młodzieżowe i liczne sekcje amatorskie. Jest jednym z trzech klubów, które od założenia Premiera División, czyli od 1929 roku, nieprzerwanie grają w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii. FC Barcelona ma na swoim koncie Mistrzostwo Hiszpanii 24 razy, Puchar Hiszpanii 29 razy, Super Puchar Hiszpanii 15 razy, Puchar Ligi Hiszpańskiej 2 razy, Ligę Mistrzów 5 razy, Puchar zdobywców Pucharów 4 razy Liga Europy bądź Puchar UEFA 3 razy Super Puchar UEFA 5 razy Klubowe Mistrzostwo Świata bądź Puchar Interkontynentalny 3 razy razem 90 trofeów.